Partnerem kanału jest Zonda Krypto, lider wśród giełd kryptowalut Europy Środkowo-Wschodniej. Z Kodem Krypto 10 otrzymujesz 10 dolarów na start. Calcio numer 8. Wracamy po przerwie na kadrę tematów. Jak zawsze jest bardzo, bardzo dużo, no bo wróciła nie tylko włoska seria, ale wróciła także Liga Mistrzów. Domenico Guzini. Buongiorno, buonasera. Buona Pietro Dumanelli z Eleven Sports. Kłaniamy się nisko i zaczynamy od Juventusu, no bo wydarzyło się to, co pewnie musiało się prędzej czy później wydarzyć, czyli pierwsza porażka i Juventusu w tym sezonie jeszcze nie w Serie A na razie w Lidze Mistrzów porażka trochę niespodziewana bo jednak w Lidze Mistrzów Juventus Zachwycał, powiedziałbym, bo mecz z Lipskiem był fenomenalny, wygrana pewna z PSW, a tutaj przyjeżdża zespół środka tabeli Bundesligi, bo oczywiście Stuttgart to jest poważna ekipa, tam są reprezentanci Niemiec w składzie, wicemistrzowie Niemiec, ale jednak w tym sezonie środek tabeli Bundesligi i to wygląda, jakby tam przyjechał Bayern Jupa Heinkesa, bo to była absolutna dominacja 10 do 1 w strzałach celnych spokojnie mogli to wygrać 3-4 do zera. To mogła być prawdziwa kompromitacja Juventusu, ale no na boisku to wciąż. Mimo wyniku, który nie oddaje w przebiegu to była niestety dla Juve kompromitacja. No była, bo tutaj rzeczywiście ten wynik... E, inaczej, Stuttgart mógł to spotkanie wygrać spokojnie i 3 do zera i nie bylibyśmy zdziwieni, nie powinniśmy wtedy w ogóle jakby narzekać na, na los kibice Juventusu, nie powinni narzekać na los, bo taki wynik też mógł się zdarzyć, a to ręka Undawa, a to karne obroniony przez Perina, ta sytuacja w końcówce. No jeszcze los wspomniany tak chciał, że El Bilal Touré który nie sprawdził się w Bergamo, pogrążył Juventus, ale z drugiej strony, tak łącząc jakby te problemy z meczu i z Lazio i właśnie ze Stuttgartem, no to ten Juventus też ma problemy kadrowe, takie akurat na tych pozycjach, które bardzo widać. No bo brak Kupmeinersa, brak no Bremera w defensywie, brak w meczu z Lazio akurat konsensusu, ale w tym meczu ze Stuttgartem też. Przyszedł do Gonzalesa. Takiego Gonzalesa też przecież widoczny. Myślę, że właśnie brak Cubmeinersa w środku pola. Ja wiem, że on nie ma liczb, że brakuje mu bramek, ale ta druga linia wygląda inaczej z nim. Różnicę widać, kiedy on jest na boisku, więc tutaj rzeczywiście. Stuttgart te braki wykorzystał. Pewnie też decyzje Tjagomoty. Motty. No bo y, końcówka spotkania. Wylatuje z boiska Danilo. Nie wiem, w jakiej dyspozycji był Gatti, który się dał w No te pięć minut. No nie. właśnie, powinno się chyba jednak jego, a nie Ruiego wpuszczać na boisko, ale. No tutaj Tiago Motta widział, wiedział w jakiej dyspozycji Gatti jest i może Aż wiedział wiesz, lepiej. Szybkie zejście konsej są. może go chciał oszczędzić albo nie chciał ryzykować, wiesz, bo mają mecz z Interem zaraz. Tutaj nie wejdziemy do jego głowy, ale było to zaskakujące jednak. Do tego szybkie zejście w Okej, okay, no Duszan, wiadomo, był takim człowiekiem widmo w tym meczu, ale jednak nie masz alternatywy, więc... Też to mogło budzić kontrowersję, że masz tego jedynego napastnika w kadrze, tak naprawdę, a i tak go ściągasz i to dość na wczesnym etapie meczu. Więc myślę, że tutaj trochę się zamotał Tiago Motta, ale ja bym jeszcze nie bił na alarm, że to wiesz, już trzeba odwoływać wszystko, co co mówiło się o tym Juventusie. Zobaczymy teraz, no bo jest ryzyko jakiegoś wpadnięcia w kryzys, no bo teraz masz, mecz z Interem, kolejny mecz Lidzy Mistrzów, to ciężki wyjazd do Birmingham na mecz z Aston Villa, więc dopiero zobaczymy, jak to się rozwinie. Tak, ale ta Liga Mistrzów, ten format fazy ligowej, myślę, że to zostało przez trenerów, czołowych zespołów przeanalizowane i takie porażki mniej bolą, bo one nie robią ci wielkiej krzywdy, dalej jesteś w grze o albo bezpośrednie wyjście, albo po prostu o ten playoff, o, o wejście tymi bocznymi drzwiami. I takie spotkania, no to zostało na pewno oszacowane. Zaraz Inter, który też jest osłabiony. Może to właśnie jest okazja, żeby ten Inter ugryźć. Inter, który ma problemy kadrowe. I to spotkanie ze Stuttgartem może też nie było przypadkiem, że Juventus tak, tak odstawał od rywala. Bo też z drugiej strony mówimy o problemach kadrowych Interu przed Derby d'Italia, ale te problemy piłkarzy, którzy są zdrowi w Juventusie, to jest moim zdaniem alarm. Bo my czekamy ciągle na Douglasa Luisa, a tutaj i w spotkaniu z Lazio no, mógł spokojnie y, albo wylecieć z boiska, nie wyleciał, a wyglądał też słabo. Kefren Duram dalej nie wygląda tak, jakbyśmy przypuszczali, że, że będzie wyglądał. Wiedziałbym, że druga linia. To tak. miała być największa siła Juventusu, ale jeszcze czekają na tych nowych zawodników, bo Douglas Lewis, ja myślę, że on się musi zaadaptować, że to nie będzie, no bo na razie to, to jest tak, że czy byś grał Arturem Melo, czy, czy, czy Daglasem, to by było podobnie, Absolutnie. tak, ale to jest jednak piłkarz klasowy i myślę, że się zaadaptuje, ostatnio też trudna sytuacja, bo został okradziony, więc pewnie... Musiał to, musiał to jakoś poza boiskiem też przepracować. A najlepsi w tej drugiej linii są ci, którzy już byli. No bo Nikolo Fagioli, Manu Locatelli. on ma... też ma zjazd, on też... paru piłkarzy Locatelli też w tym gronie jest. Może to nie jest. Początek miał bardzo dobry. Początek tak. miał bardzo dobry, a teraz równa trochę do tych zawodników, którzy mają problemy. Kenan Ildis. Też mocny zjazd w ich w ostatnim czasie. A tutaj wiesz, jednak wydawało się, że na nim tę grę będzie można opierać, że nie będziemy mówili za bardzo i o odejściu Kiezy. To dzięki konsensusu może będziemy mówili o, o tym mało, ale taki zawodnik, który też. Hmm. Będzie tę grę napędzał. Drugi, no Ildis na razie takim zawodnikiem nie jest. Problemy w defensywie, bo dostaje minuty Danilo, myślę, po to, żeby właśnie go trochę w te tryby, obroty wkręcić, bo początek sezonu miał słaby. No on też e, tak naprawdę przykłada rękę do tej porażki. Faulem w polu karnym, wylec w, tym, tą, tą czerwoną kartką. Chociaż nie leciał. aż tak źle. powiedziałbym że I no to, Na no, tle solidnie. pozostałych swoich meczów tak. to już było widać, że jest tak. lepiej, faktycznie. No tyle, że jakby jak ktoś spojrzy na efekty, no to to, to, to on tutaj e, tę drogę do bramki, no, właśnie, no nie jeszcze jeszcze nie bramki, bo jego nie było wtedy na boisku, kiedy bramka padła. E, sprokurował tylko rzut karny, więc e, no tych problemów trochę jest i jeszcze jeden problem, taki już globalny, to to, że w meczach z rywalami mocnymi, przynajmniej na papierze mocnymi, bo ktoś powie, że no, ta Roma w tym sezonie też słabo wygląda, ale mecze z Lazio, mecze, mecz z Romą, Mecz z Napoli to były mecze, gdzie Juventusu na boisku brakowało tego ofensywniejszego. Spotkanie z Lipskiem wyłączam, bo to była anomalia. Tutaj scenariusz tego spotkania był tak nienormalny, tak szalony, że my zobaczyliśmy jaki ten zespół ma potencjał. To miał ale... być ten kamień węgielny, nie? No właśnie. Ten założycielski, jak to się często, często mówi, ale to... to, to potem się nie przerodziło w taki taki efekt i ja nawet sobie wypisałem statystyki do tego o czym mówisz że Największym problemem Juventusu jest oczywiście ofensywa, no bo druga linia ofensywa, bo w defensywie wszystko gra. Jeden gol stracony w Serie A i to z rzutu karnego. Tutaj można tylko chwalić, bo to też nie było efektem farta, efektem niesamowitych parat Di Gregorio czy, czy Perina zazwyczaj w lidze. Jednak Juventus zasłużenie zachowuje czyste konto, a ofensywa wygląda gorzej niż w poprzednich latach i tutaj jest na razie duży problem dla Tiago Motty, bo ta ofensywa została wzmocniona. Jest Nico González, jest są Douglas Lewis, który też trafił, żeby bramki zdobywać, no bo Waston Willi masę bramek zdobywał jako kup miners, tylko na razie tak. Douglas Lewis nie dojeżdża, kup miners skontuzjowany, Nico González skontuzjowany, są ostatnio był zawieszony i tak, Ildis po, po niezłym początku teraz go nie ma, do Duszana zaraz jeszcze przejdziemy, więc tutaj na na pewno ta formacja została ciekawie wzmocniona, chociaż no nie ma wciąż tego wice Wlachowicza i to może mocno ciążyć. Ale jak spojrzymy na liczby, to XG Juventusu w tym sezonie to jest 10,4 i to jest 11 miejsce. W Serie A to jest. I to mocno nie odbiega od tego, ile oni tych goli mają, że jakby nie robią nic, nic ponad to, nie, tak? Nie tym ma... bardziej, że wiesz, trzy gole były z karnych. No właśnie. No, wiadomo, że karny no, to jest po, po, po tym, jak rywal popełni błąd i tak dalej, ja to pokazuje, że tych bramek z gry też brakuje, tak? No bo tylko siedem bramek po zarzutami karnymi. Celne Strzały Juventusu 28 w tym sezonie, 13 miejsce w Serie A. 13 miejsce też w liczbie akcji prowadzących do strzału, czyli to nam pokazuje, że tak naprawdę to na razie ta ofensywa jest na poziomie środka tabeli. Spojrzałem na liczby z poprzedniego sezonu, to zazwyczaj było w top 5. Pod tym względem, właśnie czy XG, czy kreowanych sytuacji, tam ze strzałami było trochę gorzej, ale w dużej mierze to było jednak około top 5. Podobnie było też w przypadku Bolonii. Tiago Motty, że mniej więcej to tak się plasowało, więc tutaj jednak to jest problem, który na razie nie został rozwiązany. Ale jak spojrzymy na przykład, jak się odejmie te XG bramek zdobytych od tych, które powinni stracić, to Juventus jest najlepszy, ale przez to, że ma właśnie tak dobrą defensywę, bo Juventus w tym sezonie powinien stracić około trzech bramek w Serie A, stracił na razie jedną. No, i też sam Duszan. Duszan, który ma 5 goli, 3 skarnych i co mnie uderzyło, aż 8 dużych szans zmarnowanych. Najwięcej w lidze. W poprzednim sezonie to było 17 takich szans zmarnowanych, też najwięcej w lidze. Oczywiście to często dotyczy piłkarzy z klubów topowych, bo pamiętam, że o Simon, nawet w sezonie, gdzie był kapo też w tej klasyfikacji przodował, czy był bardzo wysoko. Ale jednak te, te okazje Duszana. Często w meczach Juventusu no, sporo ich yy, kosztują, i to też nie jest napastnik, który poza meczem z Lipskiem zrobi coś z niczego. A czasami od czasami piłkarza, musisz. który kosztował tyle, który też tyle zarabia, bo on zarabia, nie chcę teraz bardzo populistycznie brzmieć, ale pół miliona euro mniej tylko od Halanda, że to są zarobki przepotężne jak na Serie A, to od takiego piłkarza tak opłacanego musisz. Wymagać jednak coś ekstra. Nie, że tylko dołoży tę stopę, jak ma te trzy sytuacje i jedną wykorzysta, ale musi czasem dać coś ekstra. Częściej, jak to miało miejsce w Lipsku. Tak, no tam wtedy rzeczywiście czarował coś z niczego, z kąsem są czarowali coś, coś z niczego a tutaj mecz z Lazio na przykład i tam pierwszy celny strzał na bramkę z rywalem który grał godzinę w osłabieniu dopiero w 80. minucie no ale wcześniej była poprzeczka w ogóle te słupki poprzeczki bo i Duszanowi przecież zdarzały się takie sytuacje Kupmeinersowi też cała masa y, obramowania bramki y, spotkanie z Geną ta główka Wlachowicza też no ta te które miał na zamknięcie wyników i gdyby zamykał te wyniki podwyższał na 2 do 0 mecz Skalier. Mecz, mecz Zempoli też mecz miał Zempoli. sytuację. Tak, no to tutaj rzeczywiście byłoby, byłoby dużo spokojniej. No fakt, że brakuje takiego zawodnika w lidze samej, który by coś wyczarował, coś wykreował. Nie ma Ildiza. są też mam wrażenie to wygląda efektownie tylko też on często jest przez rywali po prostu równany z ziemią. Mam wrażenie, że on też często przyciąga rywali, którzy sfaulują go ze 3-4 razy. On nie ma takich warunków fizycznych, aż takich, żeby, żeby z kimś powalczyć jak równy z równym czysto fizycznie. On walczy szybkościowo, walczy sprytem, dryblingiem i to też czasami jeszcze, jeszcze widać. Jest momentami chaotyczny. To też mu trzeba oddać, ale to nie jest nowość, no bo też w lidze portugalskiej podobnie to, to, to wyglądało, że i czasem gdzieś powie słowo za dużo, czasami gdzieś robi dużo wiatru, ale nie ma z tego efektów. I tak zrobił dobre wrażenie na początku, więc faktycznie jest tego sporo do poprawy. No a ta defensywa, no Juventus gra rezerwowym bramkarzem. W cudzysłowie rezerwowym, bo szczerze, taki rezerwowy to, to, to jest to poluks. Tak. To, to jest luksusowy, luksusowy golkiper. Mattia Perin broni karnego i Juventus jeszcze utrzymał wczoraj przy grze. Natomiast to, że wpadła ta bramka w końcówce w meczu ze Stuttgartem, to była naturalna kolej rzeczy. Bardziej martwiło to, że w meczu z Lazio, mimo że oni grali w przewadze, ja miałem wrażenie jeszcze w okolicach 84, trzeciej, czy w ogóle 80 minuty, kiedy, kiedy było 0-0, że Juventus gra spokojnie, tak jakby był pewien, że coś wpadnie. gdzie nie było naprawdę podstaw do tego, żeby to świetnie broniące się Lazio dało sobie wbić bramkę, bo wiadomo, rywal grający w dziesiątkę, umiejący dobrze bronić, może być paradoksalnie nawet trudniejszy do pokonania niż kiedy gra w jedenastu. No bo tutaj nie myślisz już o atakowaniu, tam Bula i Dia chyba ściągnięty. Tak, to zwoiska. było zaskakujące, bo to akurat najszybszy piłkarz Lacio. No właśnie, do kontry teoretycznie idealny, więc to Lacio trudno było napocząć, ale no Lazio samo się tak naprawdę w tym meczu napoczęło. Provedel tam w końcówce jeszcze miał coś do wybronienia, no ale te 70 minut o 75 powiedzmy do 75, czyli tak naprawdę no, z 45 gry w, w przewadze jednego zawodnika słabo to wyglądało. To były jedne z najsłabszych minut. Te pierwsze 45 ze Stuttgartem to było jedne z najsłabszych 45, o ile nie najsłabsze Juventusu w tym sezonie. A te, Myślę, tak. a, a te minuty z Lazio? No momentami strasznie, strasznie bezproduktywne. Patrząc na to, ile, na ile pozwalali rywalowi, no to najsłabsze, no bo, bo, bo zdarzały się mecze, gdzie, wiesz, atak nie dojeżdżał i sporo tych spotkań było, no bo możemy powiedzieć o meczu z Lazio, o meczu z Napoli, o meczu z Empoli, z Romą. No tak, myślę, że 5, pięć, 5, pięć, może pięć i pół meczu, gdzie rzeczywiście ta ofensywa nie dojeżdżała, ale zazwyczaj w defensywie wszystko się zgadzało, no bo, no bo, czy w Spotkaniu z Romą czy z Napoli nie było wrażenia, że wiesz, nagle rywal, rywal strzeli, raczej było oczekiwanie pewnie wśród kibiców Juventusu. Dobra, zaraz może coś wpadnie. No, ale wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj, wiesz, lamentować, bić na alarm. Juventus nieźle wystartował. Jego Motta na razie przekonuje, w sensie takim, że w Serie jest ok. No bo to jest przecież miejsce yy, w Wiesz, tym momencie... Bo Napoli się potknie i oni zostają liderem. Jeżeli tak by się wydarzyło. Jeżeli by wygrali, no właśnie, tylko tutaj derby d'Italia. Ale mogą, Nie. mają, widzą lidera. Tak, no i jeszcze lidera. są niepokonani w Serii. A jakby są w ścisłej czołówce w Lidze Mistrzów jest ok, no bo sześć punktów po trzech kolejkach, no teraz będzie, będzie trudno, no bo jest Aston Villa, jest Manchester City, ale też są raczej na dobrej drodze, żeby nawet powalczyć o top 8, a też no ciężko oczekiwać od razu, żeby ten zespół, który zmienia ustawienie taktyczne, zmienia trenera, zmienia wielu piłkarzy, od razu. Wyglądał tak jak powinien. No bo w Bolonii jednak tego czasu miał, miał trochę więcej Tiago Motta, bo to był jeden sezon taki na przetarcie i w drugim zrobił wynik historyczny. Więc y, trzeba poczekać na najbliższe mecze. I do tego myślę, że zimą Juventus musi poszukać drugiego napastnika. Bo ja bym już nie, nie wierzył, że nagle Arkadiusz Milik zdrowieje i będzie. Będzie ważną postacią, niestety, dla, dla arka, i trzeba poszukać kogoś takiego jak Kalulu. Może, żeby mieć gościa, który trochę na, z prawej strony, trochę na środku zagra. Bo kontuzja bremera nie tylko dotyczy środka obrony, ale sprawia też, że na prawej stronie defensywy jest problem. No bo Nikolo Savona pokazał się z fajnej strony na początku rozgrywek. Bramka z El lasem. Yy, nie wiem, niezły mecz przeciwko Napoli, jak mówiliśmy, że gra na kwiczek Faradzkelie, tylko tamten kwicza nic praktycznie nie zrobił. To nie było jakieś wielkie wyzwanie wtedy dla, dla Savony, ale w meczu ze Stuttgartem Słabo nie wiem, czy nie był najsłabszy, najbardziej elektryczny, szczególnie w pierwszej połowie. Yy, I musisz jednak parę tych pozycji zabezpieczyć, plus po prostu poczekać i dać się zaadaptować. I i Douglasowi Louisowi, i są i, i Nico Gonzalezowi, poczekać na kup minersa, bo myślę, że ten wyjściowy skład juventusu gdy są wszyscy zdrowi, jest naprawdę mocny. Ale jeszcze brakuje w przypadku właśnie kontuzji trochę jakości w całej kadrze tego zespołu. Ale tutaj no, robota dla pana Giuntolego, że tak. potrzeba tutaj jeszcze jednego, może dwóch yy, okienek, żeby jeszcze ten zespół. Przebudowywać. No to no może. Prostu, bo tak patrzę, patrzyłem na ławkę rezerwowych z i o tym było, yy, nie licząc bramkarzy, sześciu zawodników. Wczoraj też. I wczoraj ze Stuttgartem. też. Sześciu, tak, to czyli może ze Stuttgartem było sześciu, bo no w którymś z tych meczów no na z pewno. Z Stuttgartem było. tak naprawdę wiesz, poza Lokatellim, poza Cambiazo... Yy, nie miałeś za bardzo, miałeś pola, 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 za manewru. bardzo pola manewru. Choro no, wchodzi Adzic za, za Wlachowicza. Bo, bo nie masz już za bardzo kim do przodu, to pokazuje, że taka uderka w tym momencie jest krótka. Więc porażka Juventusu w pełni zasłużona, ale czekamy na Derby d'Italia, dwóch rannych, no bo Inter też ma kilku kontuzjowanych, zobaczymy i wtedy więcej wniosków będzie można wyciągnąć. Ale przejdźmy do Milanu, bo też Milan. Oglądaliśmy w meczu Ligi Mistrzów i tak jak powiedział po spotkaniu z Leverkusen Paulo Fonseca, że najlepszy mecz w sezonie, a mecz przegrany, tutaj nie wiem, czy nie mógłby powiedzieć, że nie wiem, najgorsza pierwsza połowa w sezonie albo parędziesiąt minut, no bo i najszczęśliwsza szczerze, ta pierwsza połowa. No słuchaj, pierwsze sytuacje, brugi, poprzeczka, interwencje Meniona. Gdzie wydawało się, że to może być mały koszmar na San Siro. Potem ta czerwona kartka, gdzie ja początkowo, tak na pierwszy rzut oka, patrząc na tę sytuację, mówię: Oho, Reinders wylecił z boiska, że coś tam się stało. Potem powtórka, i OK, wszystko w drugą stronę. I Milan grający z przewagą jednego zawodnika. Natomiast wynik lepszy niż gra. I tutaj znowu pojawiają się te same nazwiska. Co, y, co ostatnio. No, jakby, emerson powinien mieć swój kącik w ogóle. Tak. Ale to powinniśmy robić kopię w klej, bo co my, co my nowego powiemy? On się nie nauczy nagle grać w piłkę, nie nauczy nie, się bronić, nie, nie nauczy się ustawiać. No Milan zawsze gra w 10, maksymalnie 10,5 i to jest ogromny problem. Jakby jak można było takiego. Gościa sprowadzić. Zabrać się na niego w ogóle, bo wiesz, ja teraz, co rozmawiamy z y, kimś zajmującym się Premier League, czy z Maćkiem Radkiem, y, czy, czy z Tomkiem Zielińskim, to y, wszyscy mówią, a jak to w ogóle y, wpadł na pomysł, żeby tego nie znaleźć. Nie był w klubie, to by jest. Sam był najlepszym obrońcą w historii, to by nie się nie zgodził. To by nie, się nie zgodził. Nie, się nie zgodził no. 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 Rzeczywiście, że coś tu jest nie tak. Chyba jakaś paczka z Anglii przyszła tych piłkarzy po prostu z tym Douglasem Louisem, to też jest ciekawa sprawa, tak zupełnie na marginesie, że może po prostu te statystyki z zeszłego sezonu tak Emery mu podpompował, że okazało się, że to było takie okno wystawowe. Wiesz, jakaś promocja. Piłkarze z Anglii solidni, bardzo dobrze nie idą do Włoch. No umówmy się, tylko raczej, raczej szukają dla Liga, albo zostają w Anglii i idą po prostu do mocniejszego klubu w Anglii. I... A więc może tu były kwestie akurat przy się kwestie życia, że, o, że Alisza chciała pożyć we Włoszech, on o, też. Wiesz, to Włoch akurat y, stare stadiony bida, ale mogą klimatem, kuchnią, kulturą Przyciągać. Mogą, ale... choć powiem ci szczerze, że no mało takich przypadków jest mimo wszystko, chyba że masz 34 <noise> czy 5 lat i już chcesz sobie pograć w piłkę w pięknym miejscu na koniec kariery. Wiesz, to jeszcze a propos tej defensywy, skoro mówimy o Emersonie, mecz z Udinese, gdzie Milan wyszedł, Terracciano, Ciał, wyszedł na środku Pawłowicz i Emerson. I zachować czystą to z taką tak. defensywą. Wow. Grając w dziesiątkę. Grając w dziesiątkę jeszcze to naprawdę było spore osiągnięcie. Mecz z Brugią, wracając do Ligi Mistrzów. To skoro dalej y, krytykujemy, czy powiedzielibyśmy to samo o Emersonie, o Rafaelu Leon, który trochę poszarpał, ale, ale jakichś tam konkretów znów brakowało, to no a o Kavor. Jego bym pochwalił. Bo dobra y, pierwsza połowa z Udinese, no w sensie on napędził akcję bramkową, którą zakończył Czukueze. Zszedł z boiska oczywiście w przerwie, ale... Też sytuacja no inna, bo, bo, bo była czerwona kartka dla Reindersa, ale wejście w meczu z Brugią właśnie z ławki rezerwowych. Nie no Milan zaczął lepiej grać po zejściu Leon, bo tak. mam wrażenie, że w pierwszej połowie, czy często tak jest w przypadku Milanu, że jedynym pomysłem Fonseki to jest podajmy do Leon. Tak. Niech Leon i Teo coś wymyślą. I to jest często albo kręcenie się w kółko, albo rzeczywiście wejście na pełnej prędkości na rywala, który wie, że Leon coś takiego zrobi. Bo zazwyczaj rywale, chyba że jest to reprezentacja Polski, wiedzą, że, że Leon, no takie rzeczy, to jest jego numer jeden w menu, to jest danie główne. Natomiast, no a Okafor jeszcze, no, o tyle jakby to jest uwypuklone, to jego wejście świetne na boisko, że akurat Leon wtedy schodził z boiska obok. A, ale podniósł ręce, cieszył się. No, bardzo powiedziałbym, dyplomatycznie to zrobił, bo byłby wzięty na języki, gdyby rąk nie podniósł w geście cieszynki. No ale Okafor potwierdził, że jako rezerwowy... Się spisuje bardzo dobrze, tylko mi jeszcze właśnie tak jak z Udinese zawsze brakowało okafora grającego od pierwszych minut i wiele dającego. I tu właśnie szkoda trochę z perspektywy okafora tej czerwonej kartki dla Reindersa, bo Milan. Tak mi się wydaje. No, grający 11 na 11, to jednak to Udinese by nie, jeszcze przycisnął. W momencie, no. kiedy grali 11 na 11, nam było lepszy, przycisnął no, i to zmierzało dla Milanu tylko w dobrą stronę. Więc tutaj to, i tu kamyczek do ogródka Udineze z kolei, że Udinese mające naprzeciwko rywala w osłabieniu, czyli de facto grającego w dziewiątkę, mając Emersona na boisku z tak zestawioną defensywą, nie dało w, rady wcisnąć gola. Tego regularnego, takiego bezspalonego, bo te spalone to też no, była ale mała kobieta, wiesz, no minimalne. Minimalne. No i, zbue, I przy golu Bazele. To rzeczywiście niesamowitego farta ma Paulo Fonseca, trzeba to przyznać, no bo on tak ciągle balansuje, myślę, on ciągle balansuje, tańczy nad przepaścią, no bo ostatnio przecież porażka z Leverkusen, porażka z Fiorentiną, znowu, gdyby była porażka z Udinese, no to nie wiem, czy on by dotrwał, czy, 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 czy byśmy nie wieszczyli mu, mu rychłego odejścia. Z Udinese wygrywa no, w meczu, gdzie te centymetry zdecydowały, a z Brugią nie wiemy, jakby to się potoczyło, gdyby nie czerwona kartka. Szczerze mówiąc, bo Brugia, gdy grano no, 11 na 11, była zespołem lepszym była zespołem, który kreował więcej sytuacji. Colis tam kręcił Emersonem, więc. Pytanie, ile jeszcze tego farta? Na ile jeszcze tego farta będzie mieć Paulo Fonseca? Teraz patrzę w terminarz, jest wyjazd do Bolonii, która jest, jest fatalna po prostu. To, co zrobili w meczu z Genou, nie, to się nie z właściwie głowie. z rezerwami i bo tam już nie ma kto grać. No to to była katastrofa, a potem mają Napoli, więc no jestem ciekaw, czy znowu jakąś burzę przetrwa, czy jednak już ta burza go, go zmiecie, ale na pewno jest to, no, wciąż takie balansowanie na Też, granicy. Musi się, znaczy dużo rzeczy... Nie chcę powiedzieć dziwnych, bo to źle zabrzmi, choć o pomyłkach sędziowskich pewnie jeszcze wspomnimy. Natomiast rzeczy, które nie zdarzają się codziennie, dzieje się w meczach Milanu. Bo tak, gol olimpijski, Polisika. Gdzie powiedział, że nie chciał tak? Że no właśnie. Dośrodkował, wpadło. I wpadło, tak. Nawet wręcz sam nie biegł nigdzie, tylko cieszył się z tego gola w narożniku boiska, chyba trochę zaskoczony. A jeszcze tam ktoś pytał kogoś, czy dotknął ktoś? I mówią, że nie, nie, nikt nie dotknął. Więc był kompletnie tym faktem chyba Zdumiony. Ta czerwona kartka to, to, to kolejna rzecz. W meczu z Udinezem ten, ten drugi spalony, szczególnie, bo tam była ciekawa sytuacja, w której sędzia. Sędzia Kiffi podbiegał do monitora, bo tam jeszcze chodziło o to, czy yy, zawodnik, dokładnie chyba Pawlowicz, Pawlowicz na pewno, wybijający piłkę, czy włączył do gry Kellenkampa. Trzeba było podejść i ten spalony a, przeanalizować przy monitorze, co zdarza się rzadko, bo wary i spalone to zazwyczaj sprawa, do której sędzia główny a nie zero bierze jedynkowa, udziału. Zero-jedynkowa. Tak. A tutaj trzeba było jeszcze ocenić uczestnictwo w akcji zawodnika Udineze. Więc tego, tego szczęścia było dużo. No ale słuchaj, no często się mówi, że lepszy trener szczęśliwy niż, yy, niż trener dobry. Yy, czy wielu tak prezesów mówiło kiedyś, że wolę yy, trenera, który ma farka niż... Napoleon generałów dobierał. Oczywiście. W tak szczęście, czy wiesz? Tak czy... Jak nie ma szczęścia, no to. No to wtedy wiadomo, no z, pola, z pola bitwy nie wróci. To takich generałów Napoleon nie chciał. Tylko no faktycznie, czy tego szczęścia będzie ciągle yy, pod dostatkiem, bo Mike Menion. Yy, albo Od puliski. momentu, kiedy mówiliśmy, że nie jest topem. To, to jest, jest, topem. jest absolutnie Mike <laughs> nią. Jest topem. Na, jego, na niego klątwa odwrócona podziałała. Jeszcze co do Leon, bo to zawsze generuje emocje i wzbudza emocje, czyli ta zmiana. Ja myślę, że to jest okej, okay, że on go traktuje jednak jak normalnego zawodnika, bo yy, trzeba też wykorzystywać to, że jest ten Czukfuezy, że jest ten Okafor. Znowu to dało pożądany efekt, chociaż Leon nie grał źle. Leon w tym meczu. Ja grał swoje po grał swoje, ale jak spojrzymy na liczbę wygranych pojedynków, na kluczowe podania, na wykreowane sytuacje, naprawdę to nie były złe zawody w wykonaniu Leon, ale decyzja Fonseki się obroniła. Jestem teraz ciekaw, jakby, jak to będzie w głowie Leon. Czy on się jakoś będzie obrażał, czy on jednak pokaże, że jest. Yy, materiałem na dużego zawodnika i jakby podejmie rękawicę, tak? Czyli będzie chciał grać na tyle dobrze, żeby z tego zboiska częściej nie schodzić. Yy, I czy będzie bardziej kliniczny, czy będzie bardziej skoncentrowany, bo tylko tego mu brakuje tak naprawdę. Tak, no jakby yy, skuteczność. W polu karnym, bo wejść w pole karne z tym to nie ma problemu, aby tam, powiedzmy, zejść z tej lewej strony, ściąć, czy, czy po prostu z, ze skraju pola karnego piłkę dograć. No tyle, że tam już brakuje z kolei takiego większego spokoju. Czy znaczy pojawiają się jakby kolejne takie problemy, nie wiem, no ta sytuacja tam jego Ibrahama choćby też. Czyli kwestia napastnika, drugiego zawodnika wchodzącego z ławki, tutaj też to też nie jest dla nas nowość. No bo tam Ibraham marnujący takie sytuacje, gdzie albo tam Ibrahim kontuzjowany, albo kontuzjowany, albo jedno i drugie jednocześnie co się teraz zdarzyło, to to nie jest coś co, co nas dziwi, bo ze zmarnowanych sytuacji tam jego to byśmy skleili naprawdę z muzyczką Benego Hilla ciekawą kompilację, no, gdzie mija bramkarza, trafia w słupek. I Romę taką poczynili, jak Właśnie mówił, widziałem ją. Tak, 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 i tam nawet parę momentów, które my komentowaliśmy. Ten mecz z Lasem przecież i słupek, pominięcie bramkarza, ta interwencja Vicario, y, ręka, noga i, i tam jej Ibrahim tego nie trafia i cała masa innych rzeczy. Wiem, że kiedyś Jacko też miał takie kompilacje. Tak, ale tam, to, tak. to był pierwszy sezon. To był pierwszy sezon. Tak, tak. Więc to absolutnie to, to tutaj jest jednak kompilacja z trochę dłuższego czasu. No to może w takim razie, skoro nie ma Ibrahama, to Francesco Camarda dostałby trochę więcej szans, bo myślę, że akurat... O, naprawdę, serce pęka. No pęka. Nieważne komu kibicujecie, nawet możecie być pewnie kibicami Juve czy inter, ale myślę, że no no tak, każdy by chłopak. chciał, żeby, żeby ten warnie nie interweniował, bo, no tak. bo to była piękna historia. No brugi by to już różnicy, znaczy no, bilans bramkowy no robi tak. różnice, ale powiedzmy 1-4, 1-3 i tak przegrywasz, a chłopak się już zaczął cieszyć, już żółtą kartkę za to zobaczył. Tak, już mama na trybunach, Ojciec tak. na trybunach. Kolejny rekord przecież pobity. On ma tych rekordów już całą masę. Najmłodszy piłkarz w Serie A debiutujący. Do tego sezonu najmłodszy w ogóle w top 5 lig europejskich. Tam w Anglii widziałem w Arsenalu młody jeden chłopak wszedł na boisko, pobił, pobił ten rekord. Najmłodszy strzelec na Euro U17 w primawerze. Rany tych rekordów to on ma z 10. Takich... Tylko wiesz, jakby teraz to zawsze jest taka dyskusja, no bo. Przy tych najmłodszych zawodnikach, no to kwestie zdrowotne, żeby ich nie zajechać, żeby nie złapali urazu, żeby ich mądrze wprowadzać. Bo komentowaliśmy niedawno mecz Nicei, Nicei z Lazio. Tam biega w ataku niejaki Jusufa Mukoko. I pamiętacie też, jaka była pompka, gdzie w Bundeslize trzeba poczekać do 16 roku życia, tak, żeby, żeby móc grać. Kiedy ten Jusufa będzie mógł grać? No i nie ma teraz Jusufa Mukoko w Borusie, jest wypożyczony do, do Nicei. Yy, I to nie jest tak, że od razu ta kariera eksplodowała. Wiadomo, że on ma 19 lat, w tej NICE radzi sobie przyzwoicie, chociaż nie jakoś fenomenalnie. Yy, I teraz yy, no taki bardzo newralgiczny czas dla kamardy, pewnie te najbliższe 2-3 lata, a Włosi tak nie za bardzo potrafią wprowadzać, czy szykować, przygotowywać młodych. Do, do gry na najwyższym poziomie. Stąd tych młodych talentów jakby wprowadzanych właściwie do Serie A brakuje. No tutaj nam się wydaje i wszyscy obserwatorzy, którzy o nim mówią, że to jest ten talent czystej wody, bo czasem widzimy młodego zawodnika, podpalamy się, bo cokolwiek zrobi, ale tutaj no, chyba rzeczywiście mówimy o gościu, który ma papiery na, na bycie takim bomberem Rasowym. No tak, wiesz, jakby kwosi, jak którzy przestali produkować dziewiątki, takie klasowe, rasowe, zobaczyli chłopaka, który wykręca nieprawdopodobne liczby. W rozgrywkach młodzieżowych, w reprezentacjach młodzieżowych. No przecież w tym roku mieliśmy Euro do lat 17 na Cyprze. Tam Kamarda dwa gole w finale z Portugalią. Wicekról strzelców, Włosi mistrzami. To to można zwariować na jego punkcie, a nie można właśnie zwariować. Trzeba takiego zawodnika spokojnie do piłki wprowadzać. Tych talentów jest we Włoszech sporo i te talenty są prowadzone w różny sposób. Albo gdzieś przepadają w pewnym momencie, albo tak jak na przykład Simone Pafona. Fundi teraz, którego przecież my w na ławce rezerwowych to z tysiąc razy widzieliśmy. Mancini go do kadry powoływał, tak. seniorskiej tak. nawet przecież, 16-letniego Pafundiego, a on w nie grał. Teraz jest w Lozannie, w Szwajcarii na wypożyczeniu i tam gra. Czyli trochę taka droga Williego niąto, na przykład. Albo no Di Marco. To, tak, Di Marco. Albo Calafioriego. No ta Szwajcaria jest, wiesz, blisko i, I często tak. tam. I to, to taki spichlerz powiedzmy, tak. taki inkubator dla tych młodszych piłkarzy. Przecież Matia Liberali też był w tej drużynie, też wielki talent. Latem go Fonseca, choćby w meczu towarzyskim z rapidem na trekwartiście wystawiał 4-2-3-1 i też fajnie wyglądał w Stanach Zjednoczonych, jak Milan, jak Milan grał. Jest koletta w Romie, też. Przecież taki centrokampista, jakich Roma miała w fenomenalnych w ostatnich latach, czy tam De Rossi, czy Totti, czy nawet już może nie pompując takiego chłopaka, ale, ale wielki talent na, na tej pozycji. Więc Włosi mają takich piłkarzy wielu. Tylko, że problem polega na tym, że to przejście do seniorskiej piłki jest albo opóźniane za bardzo, albo, albo nie następuje w taki odpowiedni, odpowiedni sposób. Dobrze, że są te drużyny teraz Juventus i Juventus, i Milan mają te drużyny. Teraz Milan ma Milano Futuro, Juventus ma Next Gen Talanta też. W ten projekt wchodzi coraz więcej zespołów, ale yy, no problem w tym, że ten Milan Futuro w Serie C to tak sobie radzi bardzo słabo. Ma 6 punktów no ma w dziewięciu meczach. A Juvenext Gen widziałeś tak. Juvenext Gen ma kłopoty, ale bo widziałem takie głosy, że no Kamarda to najpierw niech zacznie strzelać w Serie C. I myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Niech on rzeczywiście zacznie zdobywać bramki w Serie C. To już jest poziom seniorski, tam jest jak patrzyłem na klasyfikację strzelców to chłopy po, po 30, no tak. yy, więc tacy no niektórzy dwa razy starsi ponad od Kamardy. Od on na razie ma jednego gola chyba z rzutu karnego, ale też no nie oglądałem meczu Juven, Milanu Next Gen, żeby powiedzieć czy wiesz, czy on tam dobrze wygląda, czy mu piłka odskakuje, czy nie odskakuje, czy jak wygląda fizycznie na tle takich zawodników. Na razie z tego co on pokazywał w tych skrawkach gdzieś tam meczach towarzyskich, czy czy wejściach w Serie A? No to, to można mieć nadzieję, że to będzie rzeczywiście wielki talent, ale no szkoda tego gola, bo byłaby niesamowita historia. Dobra, możemy przejść dalej, bo przed nami Derby D'Italia, mecz, który rozgrzewa. Pamiętajcie, sobota El Classico, Eleven Sports, a niedziela Derby D'Italia, więc to będzie naprawdę Piękny weekend, niedziela godzina 18, Juventus-Inter, właściwie Inter-Juventus i teraz chwilkę o, o Interze, bo o Juventusie, o Milanie już y, rozmawialiśmy. Inter bez Kakana Czaranoglu, bez Francesca Czerbiego, jeszcze braka Czerbiego w takim meczu jak z Juve da się y no zakryć tą obecnością Stefana Defraja, bo on się przyklei do Wlachowicia, pewnie nie będzie wielkiej różnicy, ale już bez Hakana Inter, to, no, to jest, jest zupełnie inna drużyna, bo gdybym cię zapytał o najważniejszego piłkarza tego zespołu. Hakan, Hakan, bo z przodu to jeszcze wiesz, zagrasz w jak ci wypada Lautaro albo... Albo Tiura, Taremi to wszystko uzupełni, będzie strzelał. Tam coś się będzie działo. Zresztą, lautaro i Tiuram są i tak w dobrej formie, więc nawet z jednym z nich coś tam z przodu dziubniesz. Natomiast w środku pola bez Hakana, to tak jak kiedyś inter bez brozowicza. No trochę tak A to długo się wyglądać. Długo się uczyli tej gry bez brozowicza. Pamiętasz, tam był taki początek roku, gdzie on wypadł ze dwa lata temu, i nagle wpadli w, taki, w taką serię negatywnych wyników. Dopiero jak. Hakan nauczył się być wrozowiciem. Tak. To wszystko, okazało się, że jest jeszcze lepszy od niego tak naprawdę. Tak i teraz tu w tym momencie sytuacja jest o tyle trudniejsza jeszcze, że no, Piotrek Zieliński trenuje z zespołem, więc jakby jest szansa na to, że, że będzie mógł jakąś dziurę w tej drugiej linii załatać, ale bez m, e, Czalanoglu, nie ma Aslaniego. Właśnie, czyli nie ma tych dwóch gości dwóch na, na pozycję registy. I już będzie musiał Inzaghi kombinować. Czyli w meczu ktoś zagra, na swojej pozycji. Tak, tak. Barella przejął Barella. W Tak, czyli tu będzie Barella, no masz Ziela, masz Dalej hitariana i nie masz backupu już. No Bo ta ławka robi się nagle. Zostaje fratezji. Zostaje fratezji, tak, czyli wyjdzie w pierwszym składzie. Tak, wyjdzie pewnie w pierwszym składzie. Czyli masz tak naprawdę czterech na trzy pozycje. Na, na, na trzyosobową na drugą linię. E, powiedziałbym, że jeszcze problemem jest brak Pawarda, ale taki brak mentalny, brak w grze. To jest, bo... chyba już można spokojnie mówić, że Pawart w interze to jest no w tym flop. sezonie hamulcowy. Tak czy hamulcowy, on ma być hamulcowym, on otwiera drogę do własnej Wydawało się, że kurde, 30 baniek, mistrz świata, jeszcze w dobrym wieku, z Bayernu Monachium, no jednak w tej biednej Serie A rzadko masz takie transfery, że przychodzi ci taki gość, i przy tym zawsze jest grzałka, jak nie wiem, no wiadomo, że niedawno tam przychodził Ronaldo, ale wiesz, takie transfery jak nie wiem, Christiana Eriksena, czy, czy Benjamin Pawarda. rzadko dochodzi do takich transferów właśnie do Serie A. Często to są jednak piłkarze, jak są już z nazwiskiem, to z jakimś tam defektem, tak? Albo po gorszym czasie, jak nie wiem, do. albo przychodzący do... na koniec kariery. Tak, albo przychodzący na koniec kariery, a tutaj młody gość w sile wieku i ten pawart niestety w... Interze no, nie domaga, no dużo jest tych błędów. Już no. na początku myśmy się nim nie tyle zachwycali, co mówiliśmy: no, okej, okay, jest jakość, tak? Ta, którą pokazywał w Niemczech, grając czy w reprezentacji Francji, przynosi ją do Włoch, jest okej, okay, wszystko się zgadza. Bayern też go tak wiesz. Bayern wypychał. go trochę wypychał, rzeczywiście, ale wiesz, to też jest trochę przypadek. Obrońcy idący z Serie A do Bayernu albo z Bayernu do Serie A to jest coś nie tak. Kim Delicht. Ci zawodnicy albo nie robią postępu, albo wręcz robią regres, a jak idą z Niemiec do do, 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 do Serie A, no, okej, okay, Bisek ktoś powie. jest w innenze, który... Zobacz, jaka jest teraz zagwozdka, że masz Hummelsa w Romie, który jeszcze nie zadebiutował. No Cztery miesiące tak. temu grał w finał Ligi Mistrzów i to go. jest gorszy od tych innych gości w Romie? No tak, on, od, od od no nie wiem, no dziwna sprawa, rzeczywiście. Tutaj też tego trochę nie rozumiem. Pawarda może jeszcze da się naprawić. No, Defray to już częściej właśnie błędy Francuza naprawiał w spotkaniu z Romą, gdzie Paulo Dybala, który też nie rozgrywał dobrego meczu, potrafił wejść w pole karne i, i trzeba było asekurować właśnie Pawarda. No, to jest problem. Jak patrzę na Pawarda, to od razu mam też jego błąd z Atletico. No bo to no, był błąd na wagę sezonu. Tak, na wagę sezonu. Więc już jakby Pawart jest dla mnie skażony tym, że najważniejszy błęd w zeszłym sezonie... Między innymi popełnił Pawart i nie daje takiej jakości. Naprawdę, Jan Bisek jest w tym momencie gościem, na którego trzeba stawiać, bo, bo, bo wygląda pewniej, ale ciąży ta kwota też. No bo 30 milionów dla Interu przy ich problemach finansowych to jest przeogromny zakup. I, i teraz masz taką zagwostkę, że no co, spalę już do końca tego Pawarda. No i co z nim potem zrobić? Ja już nie, potem z nim odzyska. zrobię, ale z drugiej strony no, granie ciągle tym pawardem. Wiesz, Bisek też nie jest idealną opcją. Bo, no bo on jest błędy popełnia, jest on jest młody. jest młody i zdarzają się pomyłki, tak jak w pierwszej kolejce z, z Geną. Tak, tam też mógł przecież więcej zrobić. Ma swoje atuty niewątpliwe, które nie wiem, wyprowadzenie piłki, szybkość, pojedynki fizyczne, więc. Można, inaczej, przy takiej formie Pawarda nie będzie moim zdaniem wielkiej straty, jeżeli ten bisek by grał. I, i tutaj można by było w taki sposób zaryzykować. No problemem pozostaje, pozostaje druga linia. Myślę, jeszcze ciągle większym problemem w, w starciu z Juventusem, tylko no właśnie z Juventusem, który też ma problemy z kreowaniem. To myślę, że ten mecz może rozegrać się na bazie tego, kto lepiej poradzi sobie z problemami w drugiej linii. Bo skoro o problemach mówiliśmy w tej formacji też w Juve, że nie ma za bardzo komu tej gry kreować, że tak Luis gra bardziej do boku niż do przodu, że, że inter wyjdzie bez swojego no, tak naprawdę sterownika, swojego motoru, mózgu na, na boisku, to, to ja jestem ciekaw, co tutaj w takim razie zaważy. Obie defensywy osłabione, no, bo Bremer po jednej stronie, po drugiej, właśnie, właśnie zejście Aczerbiego i jedna też niepewna pozycja Acerbie, łamane przez, przez Bisek, no to wychodzi na to, że to co, mecz Wlachowicz kontra Lautaro i, i, i Turam, też nie jakoś specjalnie mnie w formie takiej, w jakiej jest Wlachowicz, no to ta. nie grzeje. Ciężko tutaj złapać jakiś punkt przeczytania, ale wydaje mi się, że jednak Inter ma te problemy mniejsze, bo yy, chodzi o jakość tych komponentów, które wymieniasz, czyli wchodzi ci defray, jest, jest myślę w porządku, a Wiadomo, że Hakan jest najważniejszą postacią w tym zespole obok, obok Lautara, ale myślę, że najważniejszą, jeżeli chodzi o jego wpływ na zespół. Ale mimo wszystko, no będziesz miał Barellę, będziesz miał fratę z jego, który jest niesamowity i A. ma ten ciąg na bramkę i właściwie to... No on musi grać i musi być w wyjściowym składzie, tylko trudno go wkomponować, jak masz też jego rywalem jest Barella. I do tego będziesz miał kitariana albo Zielińskiego, więc tak naprawdę... Yy, uważam, że no Inter wciąż będzie takim zdecydowanym faworytem tego meczu, że albo to będzie brzydkie spotkanie zamknięte, albo to będzie mecz. Yy... A bo tu nie będę kończył, bo wiesz, zaraz no tak, rzucił, rzucił i przez to już żeby Aha. ani kibice Intera, ani kibice Juventusu. No właśnie, musimy jakoś yy, to coś z tym zrobić. Nie, nie mieli pretensji, więc nie będę tej scenariusza żadnego rzucał, ale, wiesz, ale nie powiem nic kontrowersyjnego, mówiąc, że no faworytem, że wygrana Juventusu byłaby niespodzianką. Tak, tak można tak rzeczywiście tak. powiedzieć, przy tylu problemach, ile, jakich na razie doświadcza Juventus, też oba zespoły, jak popatrzymy na to, ile w tym sezonie ogółem zagrały, tak Таких dobrych meczów, myślę, że jest jeden 1, 1 bo mówiliśmy wcześniej, że Juventus ma na koncie to spotkanie z Lipskiem, gdzie wyglądał no, naprawdę... Taki początek, gdy obijali w Serie A to Weronę... No ale powiedzmy z rywalem poważnym. E, tak, no Inter ma 4-0 z Atalantą. to jest jedyny mecz, bo ten mecz z Crveną, to też bym go nie liczył, no bo tam było 4-0, no ale Czerwena to wiesz, jakby 11 Aż, goli straciło. Że mówiliśmy, że, że jeszcze tak nie, nie odpalił, może teraz odpali, no bo Inter jest też w takim momencie, gdzie może odpalić. No teraz kontuzje im pokrzyżowały szyki, bo gdy weźmiemy Inter z tego meczu z Romą do momentu kontuzji, no to, to, to miałeś wrażenie, że jedzie walec. Tak, że a się potem... napędzają, tak. że są te sytuacje, jest okazja Tiurama, jest okazja Mkitariana i potem nagle te kontuzje Inter wybiły z rytmu, ale mam wrażenie, że fizycznie wyglądali bardzo dobrze do momentu właśnie, no ten początek był taki, że mówię, kurde, jedzie, jedzie walec, Poza tym, Inter też w tych dużych meczach się nie myli praktycznie. Poza derbami przegranymi, ok, ale Atalante przyjechali się, w Rzymie wygrali, w tamtym sezonie nie przegrali żadnego z tych dużych spotkań, więc jestem ciekaw po prostu, jak, jak sobie poradzą z tym brakiem Hakana, bo, bo to myślę jest główna nadzieja Juventusu, że coś tam się nie będzie zgadzało przez brak. Haka na czela noglu. Dobrze, to ten temat chyba mamy zakończony? Chyba Czy tak. Chyba tak. Też uważam, że wskazówka na Inter, a jeśli chodzi uśmiechają o. Uśmiechają się, uśmiechają się widzę Juventusu. No. Ej, poszło, poszło. Poszło, lekka, poszło. Lekka. poszło no jednak z obu a. stron poszła. No, ale dobrze, no. taka malutka. Malutka, malutańka, odwrócona klątwa. Teraz na koniec chciałem jeszcze o dwóch zespołach, które po cichu, ale. Się rozkręciły, wróciły. Yy, Atalanta, mianowicie, żeby to nam nie umknęło, i Fiorentina, bo Atalanta trzy mecze z rzędu wygrane, dziesięć w ramek w trzech spotkaniach. Do tego niezły przecież bilans w, w lidze mistrzów. A Fiorentina no, grała Milan, teraz zlała sześć do zera lecze. Przebudzili się ci, na których czekali, no bo dublet Kolpaniego, dublet Cataldiego jakby to zaczynał powoli układać trener Palladino, a też ta Fiorentina jest zaskakująco wysoko w tabeli. Jak tak ostatnio spojrzałem w tabelę, mówię, kurczę, rzeczywiście nie jest wcale tak z nimi źle, oni są w tym momencie przecież na piątym, Chyba te remi remisy z początku sezonu tak. sprawiły, że po prostu punktów trochę nabili. Tak. To, co sprawiało... A też wiesz, w ofensywie to wygląda nieźle. Po tym meczu, no bo 15 w ramach, bo teraz 6 wrzucili. A, a więc, jakby ta Fiorentina, Atalanta tak dokoptowały po cichu i widać, że się niesamowicie odbiły. Szczególnie. Szczególnie Atalanta. Tak, no to skoro o Atalancie, to ja muszę trochę planów pod adresem Mateo Retegiego, którego nie wierzyłem. Tak, właśnie trzeba, jest, trzeba wiesz, jakiś popiół w wejść, wejdź, wejdź, szczekamy. Tak, no, zejść, to ja, wiesz, wiesz, mam zamknięty ten, a. tu nie mogę się schylić. Dobra, ale... ja nie będę właśnie. Po... Ale odszczekujemy. Odszczekujemy. Chał, tak. chał, Mateo Retegi to jest pan piłkarz nie, no. jego koledzy to są też panowie piłkarze, bo... Przed sezonem mówiłem i myślałem tak, 25 milionów euro za gościa, który nie był nawet najlepszym piłkarzem Genui, bo nie był. No Gudmundsson był najlepszym. Tak, I nie był najlepszym strzelcem. To nie jest kontrowersja. Mówię, no Atalanta musiała, skamakka wypada, więc trzeba kogoś szybko ściągnąć. Genua się połasiła na, na te pieniądze i go oddała. Deal down i, i zobaczymy. Ile tych bramek, czy będzie miał więcej niż 10, czy mniej w sezonie Retegi. No ale on już ma praktycznie. Łącząc już ma 8 plus 2 w 2 kadrze. W kadrze to już ma 10, przecież. Miałby jeszcze karnego z Arsenalem, to miałby 11. To jest jedyna strzeli. łyżka dziegciu, ten, tak, z ten karny. Bo tak to by był perfekcyjny po prostu start sezonu. Absolutnie, wiesz, jakby gość, który. To jest nie, niebywałe. Znaczy, okej, okay, on trafił jakby do systemu, w którym. Czuję się jak ryba w wodzie, chyba lepiej niż skamakka nawet. Tak, chyba lepiej. Bo, bo jak wróci z kamakka, no to trzeba będzie pewnie pogadać z Lukmanem. Bo jak wróci z kamakka po kontuzji, czyli już w perspektywie kolejnego sezonu, to albo pogodzisz skamakkę z retegim, czyli zrobisz to, co. Czego nie zrobił ostatecznie Luciano Spaletti na euro, bo on ich zamieniał. Miał jednego napastnika, który gra inaczej, bardziej zastawia się, jest świetny technicznie, ma świetne warunki fizyczne, i retegiego, drugiego napastnika, który mam wrażenie bardziej właśnie szuka. Był to przestrzeni... wiesz, Atalanta często gra takim po prostu tercetem ofensywnych piłkarzy. No to czyli. No bo kiedyś to był wiesz, Duwan, tak. Josip, Papu. I oni różne role pełnili. No teraz mamy zazwyczaj deketelary, Lukman i napastnik. Czyli teraz dwóch napastników no to... i deketelary za nimi. Może no to wiesz, zanim wróci w ogóle skamaka, to, to jeszcze czasu. No tak, czasu kolejny sezon dopiero. Mi, więc tak. Więc też trzeba... pewnie już Lukmana nie będzie wtedy w Atalancie, bo, bo myślę, bo już że. już on... teraz wygonić. Tak, bo, 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 bo jak już teraz przebierał nogami, to pewnie w końcu dopnie, dopnie swego. Ale Atalanta wróciła i. No, mając Lukmana w takiej dyspozycji, mając retegiego, tak skutecznego, który no też mi zaimponował tą bramką na 2 do 0 z Wenecją, bo taka wcineczka, robich, nie? No, technika, ale nie wiem, Tomasz Frankowski po prostu zaimponował mnie. Myślałem, że on ma timing, ma strzał, ma świetną grę głową, ale że jeszcze tak technicznie potrafi akcję, no takiego lisa pola karnego. Tak skutecznego, to myślę, że od. Bo on się świetnie czuje w 16. Po prostu to nie jest gość, który wiesz, mega rozgrywa. Nie, on jest po prostu królem 16. metra. To myślę, że od Icardiego to, to, to w Serii A no może nie było, żeby goś aż tak dobrze pasował i tak dobrze odnajdywał się właśnie w polu karnym. Więc ta Atalanta będzie rosnąć, bo, bo też powoli zaczęli układać defensywę. Yy, a Fiorentina. Ja, Paladino. Szczerze, ja się zastanawiam nad tym, co myśleć o tej Fiorentino. Ale wiesz, Bo... no wygrali z Milanem, zagrali nieźle, zlali lecze. No z... Ja bym się tego nie spodziewał. Ryniki tak. się zgadzają, choć przebieg meczów no z tym Milanem to też. Dawid Dechea, dwa karne e, obronione. Yy, ciągle łapany na spalonych Moise no Lecce było, Lecze w ogóle rzuciło biały ręcznik po, po kartce czerwonej dla Gallo, po, po drugiej, i trzeciej bramce, ale duży szacunek, że ta Fiorentina ich dalej biła i waliła w nich jak wo, worek treningowy, bo, bo dwa gole kolpaniego to yy, na tym etapie sezonu no to już jest jakby minimum. Że on wreszcie zaczął strzelać, że w ósmej kolejce się odblokowuje. O obramki Cataldiego. o nich ani nie marzyłem, ani nie prosiłem, a dostałem, a. więc też duży, duży szacunek. I, I taki wynik 6 do 0, no, zlecze, które kurczę, no, może ma problemy z dużymi zespołami, może przegrywa 0-2-0-3 z Milanem, z Interem czy z Juventusem, ale. Ale takiego lania bym się aż nie spodziewał. W Lidze Konferencji też nie wyglądało to jakoś Tak, ale grali z tak słabym zespołem. Z Denius że... Saints A. męczyli się, ale wygrali 2 do 0. No, ale wyniki bronią, znaczy bronią. I wyniki to w ogóle szapoba za te ostatnie wygrane. I te właśnie remisy na początku sezonu, takie seryjne, okazuje się, że one dały po prostu dużo punktów złączone. Że tych punktów za porażki nie przegrywając meczów Fiorentina nie traciła, tylko ma po punkciku za takie spotkania, które wyglądały słabo, czy mecz z Mącą na przykład, gdzie tam też trzeba było gonić przecież, że ostatecznie tej jakości trochę jest. Jeszcze trochę więcej regularności od, od Moisekena, yy, czy w ogóle od napastników, tak. bo, bo, bo jest tam szerokość składu. Ja na przykład sobie patrzyłem na poszczególne pozycje, nie wiem, pod kątem choćby tych plotek o Nikoli Zalewskim, idącym do, do Fiorentiny zimą, ewentualnie. No i tam patrzę, że lewa strona. Y no, dwa fronty, tak? Liga I. No, Pariziego, masz Biragiego. Jest Gossens, Sotil Gossens. nawet zagrał, przecież odkopany w ogóle, odkurzony, no. przecież Klaas, Denis Saint zagrał, czyli już masz czterech graczy, już masz dwa ustawienia tak naprawdę, bo, bo oni grywali przecież te ustawienia z bardziej skrzydłowymi czy, czy wahadłowymi. Jest jeszcze tam Kłame, przecież grający jako za napastnikiem ustawiony, czy jako napastnik. Jest tam naprawdę duży, duży wybór, więc tylko trzeba ubić z tego coś uszyć. Tak, ale na pewno Fiorentina ruszyła, bo wygrała z Lazio, zremisowała z Empoli, wygrała z New Saints, wygrała z Milanem, wygrała z Lecce. Teraz mają St. Gallen i ciekawy mecz przeciwko Romie, więc tutaj jakby jeszcze Romę u siebie pokonali, to no, wskoczyli do top 4, to naprawdę ta Fiorentina, yy, moglibyśmy mówić, że... Po takim przeciętnym początku praca Rafaela Palladino jest widoczna. No to jak już ruszyłeś ten temat, to może tym zakończmy, bo ostatnio pytał nas o to Radek Przybysz, chyba jakiś tekst nawet powstał w mieczykach, ale tutaj możemy to bardziej uargumentować, to gdzie byś widział Nikolę Zalewskiego. No to bo w Romie myślę, no, no, że jest, jest ciężko. Jest po Ciężko, tym, no i lepiej nie będzie. Nie wiem, czy jest sens się męczyć, bo to jest takie trochę z perspektywy Nikoli Zelewskiego. On bardzo chce, bardzo chce być w tej romie, ale im bardziej się stara, tym gorzej to wychodzi. To jest taki trochę, trochę odwrócona klątwa Piotra Zielińskiego. Z czasów, kiedy naprawdę świetnie wyglądał w Napoli, ale w reprezentacji Polski. Albo grał nie na tej pozycji, co tak. trzeba, albo po prostu się spalał i był krytykowany. Wiadomo, że kibic w Polsce yy, zazwyczaj patrzy na to, jak Nikola wygląda w reprezentacji. I ma prawo nie wierzyć w to, wręcz nie dowierzać. Nie, to że... jest herezja. To że... jest herezja. Że to jest herezja, Jak tak. mówiłem, że Nikola Roma chce sprzedać, że Nikola w Romie gra słabo od finału w Tiranie, który miał miejsce, przypomnę, w maju 2022 roku, że kibice Romy mają dość, to ja dostałem na -y na Instagramie. Ja nie mam wielu followersów, wiesz, jakby... Ale dostawałem, co ty gadasz Dlatego Nikola i tak dalej. No, ale, no, ale Takie są, no, fakty, takie są no. fakty, niestety. I to był znowu taki mecz, gdzie zawalił w takiej sytuacji nie tylko on, ale no jego strata była kluczowa. Tam potem jeszcze był chyba Dybala, który mógł to przeciąć na, na, na ślizg. Piłka odbiła się od Czelika, więc było kilku innych, ale, ale dał się. tę stratę Nikola. Tak. Wcześniej szedł z kontrą wystarczyło dograć do Dowbyka. Zmarnował i też mnie martwi to, że on, mając naprzeciw siebie stuletniego Darmiana, który już okej, okay, ma ogromne doświadczenie, ale to nie jest The Dumfries, który często tego Nikole karał w meczach Rome z Interem swoją siłą, fizycznością. Nie, Darmian jest na pewno wolniejszy, mniej zwrotniejszy od. Młodziutkiego Nikoli Zalewskiego. Ale jest inteligentniejszy na boisku, tak, takie ale można wiesz, mieć wrażenie. Tak, Nikola nie chciał się z nim pościgać. Tak. Jedna, że... była akcja, gdzie go wykiwał, tam darmian złapał kartkę w rogu boiska, ale. Nie wykorzystuje bo... swojego największego atutu. Tak, w kadrze to... bierze piłkę Ułowa. i jedzie. Tak. I, I nie wierzę, że to są jakieś zalecenia Iwana Juricia, że nie kiwaj. No nie, no bo, nie. No, no nie bo no. miał Belanowę Juric no. przecież w Torino. I no. no i co no. robił Belanowa? Tak. Nie, Belanowa? Biał piłkę i jechał. Wiek i jechał aż do końca, aż do I miał liczby z tego jeszcze Dobra, przecież. To gdzie ten zalewski? Cześć, no, najlogiczniej, najlepiej pod względem poziomu wyglądałaby ta Fiorentina, czyli ta, o której się plotkowało, bo to są i dwa fronty. Jak Coppa Italia dojdzie, to trzy będzie. Czas, żeby grać. Konkurencja moim zdaniem nie jest nie do pokonania w Fiorentinie, właśnie na tej lewej stronie, więc dałoby się te minuty łapać, ale gdybym wszedł w buty Nikoli i miałbym ja zadecydować, co zrobić, to bym zrobił krok do tyłu. Czyli poszedł do zespołu, który tych pucharów nie ma, ale w perspektywie jakiegoś czasu może o nie walczyć w przyszłości. Czyli na przykład Como. Bo koło to jest zespół i to też Radek, kiedy pytał, to dałem mu taką drugą opcję, żeby zastanowić się nad tym, czy nie warto iść do zespołu, w którym Róba trener, się. który będzie rósł, który ma jakby plany, tak organizacyjnie, czysto. Tam jest i kasa, i ambicje, właściciele ogromne. Tam ostatnio na trybunach był Hugh Grant, Andrew Garfield. Nie no, to tam coś, co się dzieje to na w trybunach. W ogóle problem z komentowaniem KOMO, bo też musisz ogarniać wszystkie sprawy popkultury. No, nie Oraz Hugh aktorki. Granta i Andrew Garfielda to tak, to poznajemy, ale była, już nie pamiętam, ale tam ci potem wysyłałem. Tak, wysyłałem Często pokazują jakąkę. jakieś piękne panie albo eleganckich dżentelmenów na meczach KOMO i nie zawsze tego aktora czy aktorkę no nie, rozpoznamy, no bo jesteśmy za, wiesz, skupieni tylko oglądamy Jest, mecze sasułowe. No i jakby tam Janusz Gajos siedział tak, na trybunach, to tak. byśmy poznali, no ale no niestety. W... Ale wychodzą nasze, wiesz, braki, braki, braki trochę. Braki, musimy, braki, no. wiesz, odchamiać się. Nie, tak, musimy, musimy się odchamiać. Prawda? No, no. Bo właśnie, mecze Komo. tutaj wiedza ogólna, ogólna mowa. Tak, tak to kategoria kino i świat. A natomiast co do Fabregasa, zobacz, on chce grać technicznie. Ma na bokach Aliu Faridu i Strefece. Dwaj zawodnicy, szczególnie ten strefeca, tylko on gra na prawej stronie, no to właśnie taki filigranowy Nikola Zalewski. Idzie w pojedynki, kiwa się, dośrodkowuje, lubi piłkę mieć przy nodze. Nikola moim zdaniem w takim systemie, gdzie też masz, grasz czwórką obrońców, czyli masz po bokach i na środku, no szczególnie po tych bokach zawodników, którzy ogarną za ciebie, tak. którzy zaasekurują cię. Yy, wysokie posiadanie piłki, no taki Nikopas tam się czuje jak ryba w wodzie, a to też jest piłkarz techniczny, no. Nie, no KOMO tu... ma samych technicznych graczy tak. w środku. Masz Paza, Strefece, Sergiego Roberto, Perrone, do tego jak mówisz, ten Fadera. To jest ciekawa opcja na pewno. Yy, ja z kolei bym typował Torino. Też właśnie zespół, który po pierwsze miałby pieniądze, żeby zapłacić kontrakt, tak jak KOMO, no bo wiadomo, że też pewnie Nikola miałby swoje wymagania, no bo przychodzi z Romy jako już, nie wiem, piłkarz, który kiedyś sięgnął po, po, po Ligę Konferencji, jako reprezentant Polski, no to też nie, nie będzie się godził na jakieś bardzo niskie zarobki. Do tego klub z ambicjami, bo Torino od lat to się zazwyczaj nie udaje, ale celuje przynajmniej w walkę o to siódme miejsce, żeby, żeby grać w pucharach. Myślę, że jest na to szansa, chociaż Torino w tym sezonie kochamy Torino. Bo albo wygrywa 3-2, a trzy ostatnie mecze Torino, porażka 2-3, porażka 2-3, porażka 2-3. To się świetnie komentuje. Niech nie zwalniają Paulo Nolego, ale pytanie, czy, czy, czy zaczną wreszcie też wygrywać po 3-2, żeby te Puchary nie, nie uciekły. Ale jest tam potencjał, żeby o te Puchary powalczyć, chociaż kontuzja kontuzjadowana zapaty to utrudnia. I też odszedł, jak mówiłeś, Raul Bellanowa jest z takich poważnych skrzydłowych, wahadłowych, tylko Valentino Lazaro. Tam też jest tak, że ten skrzydłowy, wahadłowy może sobie na wiele pozwalać w ofensywie, bo na tym się ta gra opiera, więc wymaga się wręcz wchodzenia w pojedynki. Konkurencja nie byłaby duża, no bo jest, nie wiem, Mergim, Wojwoda, choćby jest, nie wiem, i Dembele, młodziutki, no, no nie ma dużej konkurencji po odejściu Bellanowy, jest Borna Sosa, którego dobrze pamiętamy z meczu z Chorwacją, więc dla mnie tak Torino, Fiorentina, Como, yy, nie wiem, Tomek Kupisz, jak z nim rozmawiałem, mówił, a może Atalanta? Morze Bo Atalanta tak, też tak. jest, y, wiesz, skoro jest tam stuletni Juan Cuadrado i dostaje minuty i gra i potrzebują też wahadłowych... Kto wie? No też jest takim trenerem, który na pewno piłkarzy niesamowicie rozwija Giampiero Gasperini. Ja ale... reanimuję, więc też jest też ciężkim człowiekiem, ale dla Zalewskiego współpraca z Gasperiniem mogłaby być tylko. Dobra, więc takie propozycje. Nikola, tutaj, ma wybór, jest. No. tylko, wiesz, zostawaj w Serii A. Nie, tak, nie, nie uciekaj, ale myślę, że, że nie ma dla niego, nie będzie go to kusiło, no bo on jest w połowie Włochem, więc, wiesz. Tak, oczywiście. Nie będzie chciał wyjeżdżać. Do Turcji to sobie jeszcze zdąży. Na wakacje, jak sobie pojedzie, pojedzie, no. Albo, jak, albo jedzie, jak, wiesz, zacznie losieć, zacznie łysieć, to pojedzie do to Turcji. Pojedzie do Turcji, tak. tak. Fenerbahçe, Besiktas, tam tak. jest duży, duży wybór. W Stambule nie tylko klubów, ale i, ale i klinik. Więc no, tak, no, z takiego piłkarza, bo to też nabierał się na to Daniel Rossi parę razy, że przyjeżdżał Zalewski z kadry, gdzie kręcił wszystkimi to marcowe zgrupowanie i, i Zalewski mówił otwarcie, że to jest sygnał dla trenera. No to przyjeżdża Zalewski, gra w wyjściowym składzie. I kaput, i lipa. I, I myślę, że to też nie Rosy jest. Przypadek. Nie oglądał naszej kadry. Roscy, wiesz, pewnie. Tam. Pewnie czy, 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 czytał <laughs> ewentualnie, czytał może. Ale wiesz. No to, no to się też, jakoś tak nie przekładało, wiesz. Kompletnie nadal. się nie przekładało. No on dostawał szansę od razu po tych zgrupowaniach w wyjściowym składzie i nic. To szczególnie właśnie marzec, końcówka tamtego, tamtego sezonu, więc to może też mental trochę, może on się spala psychicznie w taki sposób. Wiadomo, że inaczej wygląda gra w kadrze, a inaczej w napakowanej taktyką Serie A, ale no błędy indywidualne takie jak z Interem, to, to nie jest taktyka. To jest po prostu często głowa. Więc tak fakt, jest. że stracił piłkę 60, 70 metrów od własnej bramki, tam było trzech gości, którzy mogli to naprawić i, i nie naprawili, kończąc na czeliku. Ale to, co się stało, mu nie pomoże. Jemu samemu. Bo to, że kibice będą na niego gwizdać, to, 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 to inna sprawa. Ale on to będzie rozgrywał w głowie u siebie I to jest najgorsze, że sam sobie pod górkę będzie, będzie przez to robił. No dobrze, godzinka, więc myślę, że można już zakończyć. Nie wspomnieliśmy w ogóle o tej pięknej piłce, która stanowi wystrój Calcio Castello Italia, ale tutaj takie czwóreczki. Tak, cztery mistrzostwa, cztery gwiazdy. Przypadkowo, bo cztery razy Italia sięga po tytuł mistrza. Świata kiedy sięgnie po piąty nie wiemy, no bo meczów na Mundialu nie wygrała od 2014, 14? a w fazie pucharowej od 2006 no tak. roku, więc no. Zobaczymy, jak to będzie, ale. to wczoraj się przecież, Parę dni temu albo wczoraj spotkała się przecież drużyna a, tak, Lipiego. 2006, Tort był tak, przecież 18 lat już. A i mieliśmy o tym pogadać, że Totti chce, wracać, że a, Totti no chce właśnie. wracać. Zapomniałem, bo Totti chyba mu się nudzi, wiesz? Nudzi bo mu się. opalną, że a dzwoniły do mnie kluby serie. A, ja bym obstał, to może nawet jakieś komo dzwoniło, że dzwonił jakiś fabryka? Nie wiem, a. ale nie no. Ono ci dzwonił. Nudzi mu się 48 lat. I, nie, to no nie, nie jest. 8 nie, lat w domu siedzi. Nie nie jest dobry czas, żeby wracać i rozmieniać swoją legendę. Bo trochę, trochę mnie martwi, że nie wie, jak się zagospodarować Francesco Totti, bo ani nie jest dyrektorem, ani menedżerem. Ani, no, Menedżerkę coś tam próbuje, ale niby. tak też na półgłisz. No. Myślę, że okej, okay, może nie chce być trenerem, może. Rzadko się pojawia w telewizji, no bo też nie ma gadane. Francesco Totti, tak? Nie jest. No, on krasy, po włosku nawet on, jak ta, mówi, ta, to tak, tak. Się, się śmieją. śmieją. Że, że, że że tam czasem musi się jakieś czasy mylą, czy coś. No, yy, więc nie nadaje się też na eksperta, jakiego wielu kolegów, ale takim dyrektorem sportowym, Totti, który pewnie wiesz. Nie jest w stanie ocenić, czy dany piłkarz no się pewnie, przydaje, tak. czy nie Nawet przydaje. No szkoda, że. Taki doradca, chociaż jakby. No. Nudzi się Francesco Totti na tyle i nie wie, co ze sobą zrobić, że nagle mówi o powrocie do gry w piłkę. No chociaż ja bym z przyjemnością chciał to zobaczyć, ale, ale wiemy wszyscy dobrze. Chyba, że ktoś ma inne zdanie, to piszcie w komentarzach, że no 48-letni facet ważnej lidze. Najstarszy piłkarz z pola w historii Serie A, czyli z Latan. To Totti byłby od niego 7 lat starszy, o. grając. A już na już pamiętaliśmy końcówkę do tego, że jednak bardziej dreptanie. Wiesz, dalej była technika, rozrzucanie piłeczki. On nie ruszając się no, z miejsca, na już tak, dużo. Robił dużo, no dużo. Tam, rozrzucał świetnie piłki. Tam, dużo z od Huaki na Korei, wielu tam Witini, tak, paru innych w tej lidze, ale nie. Wiesz, jakby Calcio a Oto, to w co on grał te ośmiu zespołowe drużyny tam z, z Pizarro, z Churchim. Fajnie to wyglądało. Tak, tak. To było ekstra, wiesz, strzały z dystansu. Bramki, bramki, co i rusz. No tylko właśnie no, z kolegami, którzy też już albo buty na kołek odwiesili, albo po prostu ludźmi, którzy chcieli pograć z Francesco Totti. Natomiast w Serie A, nie, to wiesz, nawet w takiej piłce amatorskiej to, to działa. Razem Kostas Manolas przecież widziałeś. Nie, no Piąta tak. liga grecka, amatorska i pięć goli strzelił, bo, bo, bo gra jako napastnik. No to A dla przyjemności. dramatycznie. dramatycznie. Jak, jak więc... emeryt. No nic, Boję dobra. Francesco, tego. jak chcesz to wracaj, ale... Ale też Francesco, no nie wygłupiaj się. Tak, tak, jakby tak. Jesteś legendą i legendą pozostań. Nie ma co się rozmieniać na drobne. Poza tym One Club A Jak Man. nie masz to robić, to dawaj do Calcio Cast Oczywiście, u... znajdzie się i... tu gdzieś, krzesełko tak. jakieś. No, nawet ja ci to odstąpię, to miejsce, gdzie się można wsunąć, wygodnie się siedzi. No, będzie no, zapraszamy jest. za tydzień. Piątek, rano, Calcio Cast na Maczykach. Ciao, ciao, ciao.